Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj lecimy ze sprzętem. Udało się. Wreszcie złożony. Teraz będą pytania pewnie pod filmikiem. Co to jest za motorek? Jest to Sangyang Husky 125 pojemności. Oznaczenia macie w tytule filmiku. Dokładne. Silnik jest SM silnik. To za dużo o tym motorku nie mogę powiedzieć, bo mało jest o nim informacji, tak wam powiem, w Polsce. No i jest problem z dostępnością części do silnika w Polsce. Więc no ogólnie jest problem. Cóż, no robiłem remont silnika. Pierwsze co do mnie dojechało, to dojechał do mnie silnik częściowo rozebrany. Góra silnika była rozebrana, ściągnięta przez jakiegoś tam mechanika. Pojechał silnik do mechanika, ogólnie chyba motor. Mechanik ściągnął głowicę, cylinder, rozłożył ręce i na tym się robota skończyła. Z tego co rozmawiałem z właścicielem, zaproponowali mu silnik za 2700 plus jakaś tam robota, wpiero na kasę by wyszło około 3000. No i zrezygnował właściciel, nie bez powodu, bo nie wiem ile za ten motor dał wtedy. Co najlepsze, zdecydowali się na remont silnika tylko i wyłącznie ze względu tego, nie że silnik nie palił, że kopcił czy coś, że podobno tylko i wyłącznie były jakieś stuki w silniku. Ale jakbyście oglądali moje poprzednie filmiki, to byście się zdziwili, w jakim stanie był cylinder i to chodziło, w jakim stanie był tłok. I to chodziło. Więc no cóż mogę powiedzieć. Aż mi to zdziwiło, no ale sprzęt jest markowy, no Sangyang to nie jest jakiś tam Chińczyk. Jakbyście zobaczyli silnik, wzięli go do ręki, te poszczególne elementy, to ewidentnie widać, że to wszystko jest zrobione z wyższej klasy stopów metali, tak można powiedzieć, dlatego to wszystko tak wytrzymuje i mimo takich uszczerbków na tłoku i to wszystko, dalej ten silnik pracował. Najbardziej mi zdziwiło, że to oleju nie brało, no ale przynajmniej tyle. No części stłoka na szczęście nie uszkodziły nic, no jak mówiłem przed chwilą, części wewnątrz są z wysokiej klasy materiałów, zrobione odlewów, stopów, więc te części stłoka nic tam nie pouszkadzały. Po prostu te tryby od skrzyni i to wszystko zmielało to wszystko z olejem. Więc no czyściłem silnik tylko i wyłącznie wewnątrz, z zewnątrz go nie czyściłem. Tutaj widać, że brakuje dwie śrubeczki, no niestety u mnie nie znalazłem, bo brakowało tych dwóch śrubek, no trzy śrubki chyba brakowało, tak? Trzy, no. Trzy śrubki brakowało, niestety nie dałem rady takiej samej długości u mnie namierzyć śrubek, więc no zostawiłem tak jak było. No i na szczęście się nic nie uszkodziło, no problem był z cylindrem, co zrobić, bo nie znalazłem nigdzie w Polsce kompletu cylinder z tłokiem. A właściciel podobno znalazł gdzieś tam na zagranicznych aukcjach, ale naprawdę kolosalne ceny były, więc sama przesyłka jeszcze i koszty tego, nie kalkulowało się to ściągać. Więc cóż, jak oglądacie poprzednie filmiki, dowiecie się, że zrobiłem tutaj szlif. No nie ja, oddawałem to tam do specjalisty, można tak powiedzieć, znajomego. Do specjalisty było oddawane, no i zrobił szlif na tłoka. Tłok był dobierany z składa 150 jakiegoś Chińczyka. Oczywiście tłok nie pasował w 100%, ponieważ zawory są tutaj o większej średnicy. Ogólnie powiem wam szczerze, że ten silnik niby 125, ale tutaj to jest tak potencjalnie do tej mocy. Nie wiem ile ten silnik mocy ma, no ale zawory kolosalne. Większe niż Longines 250. Nie wiem jakie to zawory, nie mierzyłem nawet, nie chciało mi się mierzyć. Nie było mi do niczego to potrzebne. Wzrokowo było widać, że są zawory większe, więc dorabiałem na oko wszystko.
No i cóż, no tłoka trzeba było podrzeźbić pod większe zawory, pomierzyć na plastelinę, czyli plastelinę dawało się w cienką warstwę na tłoka, składało się na sucho wszystko, bez oczywiście pierścieni tłok, ten kręciło się silnikiem i zawory się odciskały na plastelinie, było wiadomo, czy zmieści się ten zawór, czy się nie zmieści, czy uderzy w tłoka, czy nie. No ja tak robię, no i zdaję to egzamin na plastelinę. Może się komuś to przyda kiedyś. Cóż, uszczelki wszystkie nie dorabiałem, niestety, ze względu takiego, że na połówce była taka niestandardowa grubość uszczelki. Jak dorobiłem tam z pół milimetrowej uszczelki, to wszystko ciężko chodziło i złożyłem to na starej uszczelce. Jakaś cieńsza uszczelka była, mniej niż pół milimetra. No i teraz możecie mnie krytykować, czy nie. Złożone jest to na silikoniku, na połówce, i głowica i cylinder jest też na silikonku złożona. Oczywiście tutaj ta uszczelka nie, no to jest gumowe, to nie. Ale ja nie daję silikonu tak jak wszyscy, więc może wam pokażę. Nie wiem, od której strony dałem silikonik. Od tej, o. To co wydrzyzgło, to nawet nie jest pół milimetra, tak wam powiem. Taka warstwa jest silikonu dana, że jak ścisnęło silnik, to nawet pół milimetra tutaj nie wydrzyzgnęło silikonu. Ani tu, ani na połówce. No to... A jest strzelne, bo nie widać żadnych wycieków, ani nic. Chociaż jeszcze silnik nie pracował, nie rozgrzał się dobrze, no dopiero będziemy widzieć wycieki. Cóż mogę więcej powiedzieć? Na uszczelkę z tej strony na połówce i od strony sprzęgła nie dorabiałem. Uszczelki pod kruciec dorabiałem. I uszczelkę tutaj pod stator jest dorobiona. Tak. Bo tutaj nie jest istotna grubość, więc tutaj jest dorobiona z moich uszczelek. Tam była istotna grubość tutaj, bo tu były takie wałki wyrównoważające i tego typu sprawy. I też była istotna grubość, dlatego zostawiłem na oryginalnej uszczelce. Wiem, będziecie mnie teraz krytykować, ale jeszcze nigdy nie miałem nic, nigdy mi się nie zdarzyło, jak składałem coś na silikonie, żeby zatkały mi się jakieś kanały olejowe. Tutaj ogólnie nie ma opcji, żeby się wam zatkał kanał, ze względu takiego, że jest to wszystko na tulejkach, więc olej leci przez tulejki, więc tam nie ma prawa, żeby wam olej, znaczy wleciał wam silikon, żeby wam wleciał do kanału olejowego i wam gdzieś tam coś zatkał. No bo to jest na tulejkach, to jest wszystko prowadzone, więc no też jest tak jakby stworzone pod silikoniarzy. Chociaż ten tutaj dolny kanał tylko tam ma troszeczkę takie skitowo. Ale ja tam silikonku nie dawałem za bardzo, żeby właśnie nie wdrzyzgnęło do środka i nie oderwał się. Silikon też, jak ja to używałem, to taki monterski, okniarski, niemiecki jakiś silikon, nie pamiętam jak się on nazywał. Gdzieś leży, nie chcę się szukać. On jest pod tym względem dobry, że do niego jest specjalny rozpuszczalnik. Nie rozpuści go żaden olej, paliwo, ani nic w tym stylu. Do niego jest taki fajny, specjalny rozpuszczalnik, taki... tak cytryną nawala. A tak to nic go temperatura, nic go nie rusza, bo już testowałem. Więc tam, żeby się odkleił. I jak dobrze odtłuścicie powierzchnię, to jak on się przyklei, to będzie trzymać. Dlatego oni stosują to tam do betonu. Na beton, na różne powierzchnie i on trzyma. No, bardzo mocno trzyma ten silikon. Jest go potem ciężko zeskrobać, jak jest dobrze odtłuszczone. Co mi tu jeszcze zostało do zrobienia? Jest tutaj do zrobienia kierunkowskaz z tyłu. Chociaż klosz jest rozbity, to będzie musiał sobie tam właściciel jakoś ogarnąć klosz. Ale tutaj trzeba będzie podlutować. I najgorsze co w tym wszystkim jest, lewarek ma taki. Jakoś nóżkę ma tutaj dorobioną, nie wiem. Ktoś tutaj coś pojanuszował, bo powinna być od zmiany biegów w tym miejscu. Tu gdzieś powinna być nóżka do zmiany biegów, ale ktoś ją chyba łamał albo zgubił, no i dorobiona jest taka prowizoryczna. No i właściciel mnie poprosił, żeby zrobić mu właśnie w tym miejscu tutaj lewarek do biegów, żeby nie musiał tą nogą mieszać do tyłu, bo mówił, że strasznie jest to niewygodne. Zaraz się przekonam, jak się przejadę na tym. No. No będziemy coś próbować, może się coś uda, może nie, zobaczę. Może się uda coś wykombinować z tym.
Tutaj oczywiście paliwko już zalałem do gaźnika, jest tu kranik podciśnieniowy z jakąś jeszcze pompką podciśnieniową dodatkowo. Śrubki są troszeczkę ohydne, będę musiał je wymienić na jakieś od skutera. Na razie jest to tak skręcone, żeby było do odcinka, żebyście widzieli te chromy, jak to tu ma wyglądać. Dobra, daję kamerkę na statyw, motorek na dwójnóg i próbujemy to palić. Kurde, mam nadzieję, że to zapali, bo tyle roboty mojej. Chociaż sprawdzałem, jak przebijałem olej po układzie, bo wkręciłem świecę, oczywiście pokopałem tam trochę, żeby ten olej się rozeszedł po całym silniku, zanim zacznę go odpalać, więc jak coś nie będzie odpalane na sucho, bo już to wcześniej zrobiłem, przekopałem go parę razy, potem paliwo przelałem do gaźnika podciśnieniowo do tego, no i tyle, no jest przygotowany do odpalenia, świeca wkręcona, sprawdzałem, iskra jest, kompresja jest, więc w teorii to powinien odpalić, tylko najgorsze jest to, czy będzie coś stukać, czy nie będzie stukać, więc oceniajcie teraz, czy to będzie pracować, czy nie. A i zawory ustawiłem jak w każdym Chińczyku, 0,10, 0,15, mi się wydaje, że będzie ok. Nie sprawdzałem oleju. Ile jest oleju? W miarę równo. To jeszcze sprawdzę na pewności. O, jak coś tutaj chodzi liter oleju, tą informację akurat znalazłem na internecie. A, jest, ok. Cóż, na razie spróbujemy bez sania. Na razie bez sania spróbujemy. Mam nadzieję, że nie odpali. Nie, no, tu jest. Próbujemy. O! Znowu prawie za pierwszym razem. Damy mu może trochę sania. O! Nie chcę zapalić, ale więcej sania. Czemu on chwycił za pierwszym? A... Aha, bo bez sania. Dobra. Prawdopodobnie będzie gaźnik do regulacji. Może dostawać troszeczkę za dużo paliwa, co będzie prawdopodobnie gaźnik zregulować, bo pali bez sania. Nie powinien w teorii zapalać mnie sanie, może być troszeczkę za duża dawka paliwa. Podałem w sanie i nie chciał zapalić, dopiero całkowicie bez sania. Chyba że nagrzał się od słońca, no nie wiem. Zaraz zobaczymy na jeździe trudnej. Ale odpalił prawie od pierwszego strzała. Więc no, startowy sprzęt teoretycznie powinno to palić. Cóż, posłuchajcie sobie jak pracuje. Ja go wygrzeję tak ze 3-4 razy, tak po 15 minut, no po 5 minut, 10, żeby się dobrze wygrzał, wyłączę, żeby to sygnał, tak ze 3 razy zrobię i dopiero pojedziemy, zmienię kamerkę i dopiero pojedziemy się przejechać. To jakby coś miało być nie tak, że na przykład tłok spuchnie albo coś w tym stylu, to najlepiej, żeby to przy małym obciążeniu się stało, nie? To wtedy zablokuje przy lekkich obrotach silnika, no i zbyt dużo dewastacji nie będzie. Ja bym miał potem to ratować z powrotem, nie? Teoretycznie sprawdzałem wszystko po 2 razy, to tam powinno być wszystko skręcone. Nie powinno być żadnych problemów, według mnie. Ale na razie chodzi. Ale śmierdzi paliwem. Śmierdzi paliwem z wydechu, troszeczkę z... O! Nie, już myślałem, że coś się tam czyta albo coś. Na razie nie słychać żadnych niepokojących dźwięków, troszeczkę jest za duża dawka. Nie lubię tych kraników podciśnieniowych. No tak o, nie chcę tak chodzić.
nie trzyma tak dobrze wolnych obrotów. Będę musiał dorobić sobie tutaj, zrobić miejsce do tego, do podkręcenia śrubecką. Dobra. Nie, no muszę śrubkę podkręcić. Muszę śrubkę od obrotów podkręcić, deczko, bo nie chcę na wolnych uchodzić. Albo paliwa mało, zaraz sprawdzę. Powiem wam szczerze, najważniejszego nie sprawdziłem, ile jest paliwa baku. Dobra, widzimy się za chwilę. On nie może mieć za małych obrotów, bo wtedy nie ma smarowania. No dobra. No cóż, wygrzałem go parę razy. Chodzi, nic nie przeregulowywałem. Wtedy co nie chciał chodzić na początku, to był silnik jeszcze zimny i dlatego nie widzę żadnych wycieków. Nic nie cieknie, więc źle nie jest. Dobra, próbujemy tym się przejechać. Mam nadzieję, że sprzęgło jest odpowiednio ustawione. Nie wiem, ile paliwa jest. Kurde, znowu zapomniał. Fajny przebieg, tylko że teraz przeprowadzałem go 2-3 razy. No i skoczyła, ale była same trójki przebieg. Ojej, ale dziwnie się na tym jedzie, siedzi. Mam nadzieję, że widzicie wszystko. Kurde, no nie mam podglądu, żeby kamerkę zobaczyć. Dobra, włączamy jedynkę. Ale się dziwnie tym jedzie, jasny pierdol. Thank you.
chodzi w miarę tak samo. Jeden zawór tak jakoś dziwnie klekocze. Jak się jedzie, da się gazu, to tak wydechu, tak jakby zaworem tak klekocze. Pojeździłem chwileczkę, a zrobiłem te 3 km, ale coś jest nie tak z górą silnika, tak wam powiem. Tak jakby zawór jeden klekoczek, właśnie nie wiem czemu. Pewnie to słyszycie. Tak to fajnie się zbiera, chodzi. Tylko te klekotanie mnie trochę denerwuje, tak wam powiem. Ale nie zrobię tego ciaśniej, bo jak się rozgrzeje, bo teraz będą wyższe temperatury na tym oleju. Zalałem troszeczkę gorszy olej na początku, żeby się to wszystko podocierało. Dobra, pojeździłem chwileczkę. Wszystko fajnie chodzi. Tylko góra coś mi kurde klekocze tak. Na pewno nie tłok, bo tam było miejsca na miejsca. Więc tłok na pewno od zawory się nie obija, jakby ktoś chciał tam coś mi napisać teraz w komentarzu. Na pewno z tym problemu nie ma. Wszelkie podgłowisko na pewno trzyma. Dobra, niech se ostygnie. Zobaczymy jak to tu wygląda.
akumulator może się podładował, to może na rozrusznik odpali. Hamulce chodzą. Zobaczymy, czy odpali na rozrusznik. Jest jakiś wyłącznik na tym, nie ma. Teraz horn start. Ok. Pali na rozrusznik. Tylko akumulator słaby. Trzeba byłoby go podładować. No. Nie chcę się już rozbierać. Tak wam powiem. Gaźnik trzeba lekko podregulować, bo troszeczkę za dużą dawkę paliwa dostaje. Ale to na dosłownie ciut. Tak, ciut. No i zawory podregulować jeszcze zostanie. Ale widzicie, pali, jeździ. To klekotanie mnie trochę denerwuje, tylko że ten kurde jeden konik taki był lekko podebrany, a jest problem taki, że nie dostanę takich koników, z Lącina nie będzie pasować 250, bo jest troszeczkę inaczej, tak wygięty do boku jest troszeczkę, no i nie będzie pasować z Lącina. Myślałem, że będzie pasować, a nie będzie pasować, musiało być typowo od tego motorka, tak wam powiem. Tylko jest, no z tego co tutaj widzę, to problem jest tylko i wyłącznie z tym jednym. A tak to biegi chodzą idealnie wszystko. Nie kopci. Fajnie się zbiera. Nie dławi się. Na obroty też dobrze trzyma. Na zimnym tylko tam miał te takie przygasanie na wolnych obrotach, jak chodził, tak przygasał. Ale to było właśnie kwestia tego, że był zimny silnik, więc nawet nie regulowałem tam śrubeczką. Jak się rozgrzał, to chodzi wszystko idealnie. No dobra, to jak widzicie, można powiedzieć, że więcej odcinków z tego motorka się nie pokaże. Ten lewarek i takie drobne regulacje to już sobie tam przeprowadzę sam. Poza odcinkiem mam nadzieję, że wasza ciekawość została zaspokojona. Widzicie, jak to fajnie jeździ. Powiem wam, że na początku mi się głupio jeździło, ale jak przejechałem się tak parę kilometrów, to powiem wam, że nawet wygodnie te nóżki, tak bardziej się nogi ma prosto i tak nawet wygodnie jest, tak wam powiem. Jak się pojechało chwilę, tylko to kierownicę tak dziwnie, tak się, no aż dziwnie, no ja nie jeździłem czoperami, to więc, no wiecie jak to jest. Jak się nie jeździ, no to na początku jest głupie uczucie, nie? No. Ale dobra, no tyle. Już sam to skończę, jak mówiłem, więc podobało się, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz zasubskrybować kanał, to nic nie kosztuje, nie biorę opłat za to. Więc ja się z wami żegnam i tyle, no. To do następnego, trzymajcie się, hej!